Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Scanning. Słuchajcie, dzisiaj w zasadzie musimy powiększyć trochę strefę mieszkalną. No i tą strefę mieszkalną postawiłem, że tutaj ogarniemy, w tym tutaj zagajniku, że tak powiem. Ale przed tym, jak do tego przystąpię, to pasowałoby trochę połączyć tutaj dróg. I postanowiłem, że tak, że ta droga tutaj będzie się łączyć tunelem z tą aleją tutaj. Ale żeby tego dokonać, to pasuje, żebyśmy tutaj ten kawałek właśnie zmienili na aleję. I już tego dokonamy. Tutaj damy standardową aleję. Okej. To na razie może całkowicie out. To w zasadzie też. Ponieważ tutaj będziemy myśleć o wjeździe pod... No dokładnie. Okej. Okej, a tutaj wyjeżdżamy. Poziom. Okej. Tylko że tutaj już wiadomo, w strefie mieszkalnej pozwolę sobie dać aleję ładną z drzewami. O nie, 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 nie ma takiej opcji. Słuchajcie, nie ma takiej opcji, żeby tutaj uszkodzić te. Dobra, tu byśmy mieli tak. To zrobimy w ten sposób. To byśmy sobie puścili. Tak, tą aleję. Dobra. No właśnie, pytanie jak ją teraz połączyć tutaj, żeby było wszystko spoko. Może weźmiemy sobie ten standardowy. Dobra. Okej, może teraz tak. O je. Dobra, z tego oczywiście rezygnujemy tutaj. Po to, żeby połączyć tą aleję z tą, ale nie wiadomo jak nam to wyjdzie. Z uwagi na to, że tu mamy wodę już. Podciągmy jeszcze kawałeczek tą. Taki naprawdę nieduży kawałeczek, dobra. Byłoby to w ten sposób. No, teoretycznie mogłoby być, bo tutaj damy oczywiście ciąg dalszy tego nabrzeża, właśnie. Dobra, je sobie walniemy dotąd. W sumie mogę je nawet tutaj bardziej pocisnąć. Tylko czekajcie, jak już tu jestem. Okej. Teraz pasowało je połączyć ze sobą. Okej. W sumie wiecie co? Ja mogłem kurde te... Nie, no w sumie jakbym je przesunął, to i tak by nie było. No strasznie dziwnie to wygląda. Ale moglibyśmy zrobić coś takiego. Nie, po prostu mogę je przesunąć. A dzięki temu tą aleję mogę zrobić, no powiedzmy, że bardziej taką, jak mi odpowiada. Okej, teraz bądź tu mądry, że znaczy możemy ją podłączyć tak, na przykład nie na centralnie chamsko po skosie, zrobić ją tak. Chyba tak trzeba będzie ją zostawić tutaj. A w sumie nie wygląda też tak źle. Yeah. Tutaj możemy troszeczkę obniżyć teren. I tu.
To możemy go trochę podwyżyć. Podwyżyć, podwyższyć. Dobra. Nie? No byłoby spoko. Byłoby spoci. No i tutaj w sumie całkiem spora... Nie oszukujmy się, całkiem spora strefa mieszkalna by powstała. Dobra. Tu mamy przejazd do tego. Okej, tu by był zjazd do tego. Dobra. Rzecz jasna, no tutaj pasowałoby też taką dróżkę szybszego ruchu bardziej zrobić. Okej, więc byśmy sobie ją tak zrobili. Aczkolwiek może ja bym zrobił tutaj jeszcze inny myk. Mianowicie użył tutaj jednego poziomu. Zobaczymy, co się stanie. Wow! No tego to, żem się nie spodziewał, ale to tutaj mega wygląda. Nice! A to przecież możemy wykorzystać w ten sposób, że od tej drogi tutaj możemy puścić jeszcze jedną. Ale żeby tego dokonać... momento. Nie przejmujcie się teraz tym, ponieważ to tylko jest jako znacznik mniej więcej środka. Ups. Czekaj, bo żem zruszał niepotrzebnie. Czego mi to robi zagłębienie takie? Już to nie jest chyba droga w tym. 3 metry? No tak, było minus 3. Jaj, karamba. O, właśnie. O to mi nie chodziło. A tutaj byłoby na tej zasadzie. No, tak średnio bym powiedział. Ale w sumie można by tutaj później było zrobić jeszcze ten. Bo tutaj jest jak? Tutaj żeby... On prosto wyszło tego, to widzicie, tam się tutaj... Tam się trochę to nie zgodzi. No nie ma szans, żeby to cały czas było mniej więcej prosto, nie? Jeżeli byśmy chcieli tutaj, ewentualnie można by zrobić. Wyjazd stąd na wprost, nie? Ale później go tu gdzieś połączyć jakąś tą. Jakąś, z jakimś zakrętem lekkim, nie? Ale z drugiej strony. Po co? Już wcale nie musi być tutaj jakoś mega, mega zawsze prosto, nie? Tylko się chcę zastanowić, czy nie lepiej zrobić go pod jakimś ukosem, nie? Coś tego typu. No wtedy lepiej to wtedy wygląda, nie? Tutaj w sumie pociągniemy tą drogę tak. Ale nie wykluczone, że tutaj nie zrobię kolejnego tego. Kolejnego tunelu, nie? Bo można by później tutaj do tego podłączyć. Kto wie? No zobaczymy. W ogóle jak tutaj idzie ta ziemia? Aha. Tutaj można by ewentualnie całość podnieść trochę. Wiecie, bo to jest takie zagłębie, bym powiedział. No ale dobra. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Dobra. Tam do tego przyjdziemy za chwilę.
Okej, okay, wróćmy do... Aha, wróćmy do normalnych dróg, tylko że tutaj mówiliście, żebym bardziej używał tych dróg właśnie osiedlowych. No one są naprawdę fajne, one są naprawdę spoko. Nie, są takie... bene. Możemy zrobić tak. A czemu by nie? Dobra, tutaj wyrzeszenia nie będziemy robić, chyba że... No moglibyśmy zrobić taki ten. Też w sumie no można by, nie? A tutaj zrobilibyśmy taki kolejny zjazd, jakby nie patrzeć, no bo tutaj tak czy siak by się coś takiego przydało. Taką dróżką osiedlową. Teoretycznie mogłoby być, nie? Dobra. Okej, okay, teraz tutaj już. W sumie tutaj nawet nie wiem, czy by nie można. Może by tu zrobił jakieś małe rondo tu. Nie? Tak się zastanawiam nad tym. Nad tym fantem. Byśmy też dali drogę na tej zasadzie, tutaj jeszcze na tej, dobra, i spróbujmy ją podłączyć ze sobą. Można? Można. Dobra. Tu by mieli taki jeden rozjazd z tego, nie? No. Tu fajnie bloki będą wyglądać przy tej... Ja pierdzie, ale to będzie dobre, ale to będzie dobre! Tu zrobimy przejazd pod tym jeszcze. W sumie to... Okej. Okay. Spoko. Tutaj zawsze zrobimy standardowo. Czekaj, może być się... Może być tu połączyć? No możemy. Fajne, fajne takie osiedlowe skrzyżowanie nam wyszło. Hi. To możemy podłączyć ze sobą, nie? No możemy, jasne, że tak. Dobra, no i na razie byśmy sobie tutaj ten kawałek taki zrobili w zabudowie. Nie? Tutaj wiadomo, gdzieś by trzeba było jakąś szkołę podstawową i tak dalej, i tak dalej. Okej. Dobra, to osiedle sobie jest, na razie, takich rozmiarów, to może wiecie co, nie, może, kurde, nie, no to zostawię to na razie, zostawię. szkołę pasował, znaczy szkoła, no szkoła w zasadzie, szkoła podstawowa, no tak, o właśnie, o, aż tyle wydałem pieniędzy? O słodki Jezusie, trzeba zarobić. Kurde, nawet nie wiem kiedy tyle pieniędzy poszło.
Ten handelek tutaj się całkiem spoko rozwija. No to nie, w następnym odcinku tutaj będziemy ogarniać temat przystani i tak dalej. To gówno już zaczyna tutaj naprawdę odpływać, jest spoko. No. Ta dzielnica mi się na razie najbardziej podoba. I te kamienie tutaj, o Jezu, to jest bajka po prostu. Tutaj z Ruszowice trzeba jeszcze coś ogarnąć. No. No i tu wiadomo, to jeszcze będzie coś, także sporo pracy przy tym. Dobra, 14 tysięcy, może na jakąś szkołę wystarczy. Na podstawową. Szkoła społeczna, może szkołę społeczną tu zrobimy, to jest odpowiednik szkoły podstawowej. A niech będzie. Może być tu, może być tak, może być, myślę, że tak będzie spoko, nie? Nie? No. Ewentualnie tu. O! Perfekto. Pyc. Niech będzie szkoła społeczna, prezentuje się dokładnie w ten sposób. Fajnie nam się to zgrało. Sarąbiście. Perfekcyjnie. Ja wiem, że tu na razie nie ma wody jeszcze i tak dalej, ale spokojnie, spokojnie. To od razu pociągniemy ten rurociąg. Problem, więc pociągniemy dalej. Dobra, tutaj. Tutaj, no może być tutaj. Dobra, pociągniemy to oczywiście dalej. Okej, na razie tyle styknie. No prądu wiadomo tu nie mają, ale prądu chyba tutaj teraz nie będę mógł pociągnąć po tej linii, tej, bo nie, bo... No właśnie, to miejsce już zajęte. Ale w sumie czekajcie, a nie, mogę. To pociągniemy tak prądy. Jak to miejsce jest już zajęte, niby przez co? LOL? Na razie pozwoliłem sobie do o kurnia. Słup w tym. Słup w drodze. To go przesunę. No, ale. Jest dobrze. Dobra. Ile tych mieszkańców? 5000, więc na razie niedużo. Więc pozwolimy sobie zacząć od tej tutaj, od tej strony. Aha, bo oni tu się na razie nie wybudują, bo ten, dobra, ale to spoko. Niczym to kompletnie nie przeszkadza. Dobra. Ja już tutaj chociaż nie, może ten kawałek sobie zostawimy. Bo wiecie, co tu jeszcze trzeba? No jakieś parki, nie? Ogród japoński. Ogród japoński bardziej pasuje do takiej tej. Do takiej strefy... handlowej. Coś w tym stylu. Kort tenisowy. Myślę, takie rzeczy fajnie byłoby przy szkole mieć. Ich tak też będą mieć. Ten drugi może gdzieś tutaj, nie? Bo to szkoda tak trochę... Dobra, niech będzie tu. O, taki most byśmy mogli gdzieś walnąć. No.
byłby spoko. Skatepark. Skatepark myślę, że dla dzieciaków będzie z fajną frajdą. Ciekawe, jakby się tutaj ustawił skatepark. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. W sumie nie tak źle. W sumie nie tak źle, nie tak źle. A czy... ewentualnie mógłbym tym tutaj kawałek pocisnąć? Aha. Nie, bo wiecie, na co wpadłem? Taki fajny pomysł, jakbyśmy to... łopanie. Ups. Nie, to na pewno odpada. Dobra, to tutaj coś zasadzimy, jakieś drzewa, nie będzie tak tego widać, takiego uskoku. A będzie ładnie wyglądać. Dobra, pasowałaby to też pewnie jakaś opieka medyczna. Aczkolwiek opieka medyczna tutaj w miarę daje jeszcze radę jako tako. Policja też. I... nie, sorry. Opieka zdrowotna, służby ratunkowe, czyli pożary, to dają radę. No i policja też da radę, to na razie im tutaj nie dajemy nic. Szkoła średnia, właśnie, szkoła średnia by pasowało jeszcze tutaj capnąć. A odpowiednikiem szkoły średniej jest instytut chyba... alternatywa Uniwersytetu, Instytut Sztuk Pięknych. 30 tysięcy mnie taki budyneczek kosztuje. Ale mógłby powstać w tym oto miejscu. Nie? Albo tu. To jest szkoła... to jest szkoła średnia, kurde. Nie, to tak blisko szkoły... w sumie może gdzieś tu, o właśnie, bo tutaj nie mają żadnej takiej szkoły. Nie? Więc to by było dobre. Nie wiem, czy tego parku by stąd nie przesunąć. Ewentualnie... nie wiem, co to jest. A, to też jest szkoła. Ajajaj. Ale to jest podstawowa. Tak czy nie? Podstawowa, no dokładnie, nie średnia. Ewentualnie szkołę średnią moglibyśmy dać tu. No. 30 tysięcy mnie kosztuje. Ale tu się nawet szybko wprowadzają. Muszę przyznać. To w sumie tu możemy dać ten mieszkania. A tu, tak jak mówiłem, dajemy bloki od razu, bo to... o! To będzie dobrze tu wyglądać. Ewentualnie tutaj, po tej stronie damy normalne domki. Żeby bloki były tylko z jednej strony. Tego kamienia bym tu oszczędził, naprawdę. Więc ja go oszczędzę. Może go nikt tutaj nie zdewastuje, zobaczymy. Okej. Przyspieszymy sobie trochę czas, zobaczymy, czy tutaj powstaną te bloki. No, no. Jakiś bloczek, o tam powstaje jakiś bloczek. Znaczy taki na razie nieduży, ale jak tutaj będą naprawdę takie większe bloki, to będzie to mega wyglądać. Wiadomo, to poziom. O, patrzcie, jaki skurczybyk się wybudował. No fajnie to wygląda, nie? Pomyślcie, jedziecie sobie tą drogą, a tutaj... a tutaj coś tam za oknami robią. Spoko. Tak japońsko wygląda. No, podoba mi się, podoba. Naprawdę mi się podoba. Ale teraz jeszcze mi wpadło na myśl, czy tutaj mógłbym ten... nie, bo jakbyśmy to... jakbyśmy to, wiecie...
Nie, bez sensu. Kompletnie bez sensu. Jesteś zastanawiam, czy mi zburzy drogę, czy nie. To myślę, że posadzimy jakieś haszczoki albo coś. Albo sekwoje. Nie, dodam po prostu drzew trochę nowych, bo właśnie miałem dodać sobie z warsztatu drzew. Te drzewa będą spoko wyglądać. Kurde, ale takie dróżki osiedlowe, no... Fajnie te kable idą tutaj, wit? Jest klimatycznie. Nie? No to no popatrzcie, no popatrzcie, czyż tu nie jest klimatycznie? Elegancko. Myślę, że tutaj warto zrobić jakieś zdjęcie do miniaturki. O, tutaj będzie perfekcyjne. Szkoda, że tu się jeszcze nic nie wybudowało, ale to nic. Pięknie, podoba mi się. I tym pięknie, podoba mi się, kończymy dzisiejszy odcinek. Jak wam się też podobało, to łapkę w górę trzaśnijcie pod filmem. Suba, co by nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.